Partnerem podcastu jest dystrybutor komedii akcji Najmro. Kocha, kradnie, szanuje. W kinach już od 17 września. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z pisarzem Jakubem Małeckim, autorem powieści Święto Ognia, która opowiada o doświadczeniu niepełnosprawności, ojcu samotnie wychowującym dzieci, a także wielkim nieobecnym, czyli państwie polskim. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Arek Gruszczyński, państwa i moim gościem jest Jakub Małecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać o książce Święto Ognia, która w księgarniach znajdzie się dzisiaj, premiera 15 września. Książka opowiada o rodzinie, na pierwszy rzut oka, dosyć normalnej, dosyć takiej, powiedziałbym, zwykłej, która mieszka w Warszawie. Jest tam ojciec, Poldek, i dwie córki, Łucja i Anastazja. Zacznijmy od tej młodszej, Nastka. Kiedy ją poznajemy, ma 20 lat. Jest to dziewczyna z niepełnosprawnością, urodziła się z porażeniem mózgowym. I dlaczego akurat postanowił pan właśnie oddać głos w swojej najnowszej książce dziewczynie z niepełnosprawnością? Ja w ogóle mam wrażenie, że tylko tacy bohaterowie mnie interesują. Gdyby tak prześledzić pewnie wszystkie moje książki, to zawsze bohaterem czy bohaterką jest ktoś, kto znajduje się na jakimś, nie wiem, czy to marginesie, czy jest mu po prostu w życiu trudniej niż większości z nas. I po prostu wynika to chyba z tego, że tak, do takich bohaterów jest mi bliżej, ja się z takim identyfikuję i wydaje mi się, że gdzieś tam w środku bardzo jestem podobny do tych bohaterów, których opisuję. A ta Nastka jest w sumie chyba takim najdalej posuniętym jakby typem tego mojego bohatera. I ona mi przyszła do głowy naturalnie, to znaczy ja naturalnie się zwracam w kierunku takich postaci, a nie w kierunku, nie wiem, na przykład bohaterów, którzy byliby pod każdym względem mniej lub bardziej udani. Po prostu takie życie rysy mnie interesują. Ale dlaczego tacy bohaterowie pana interesują? Powiedział pan, że jest w jakiś sposób wewnętrznie podobny do tych bohaterów, którzy znajdują się na jakimś społecznym marginesie, czy może poza wzrokiem większości? Ja próbowałem sobie tak na to jakieś logiczne wytłumaczenie znaleźć i wydaje mi się, że być może to wynika z mojego życiorysu, bo ja w młodości spędzałem większość czasu gdzieś tam na blokowisku i czułem się trochę gorszy od innych chłopaków pod tym względem, że oni pochodzili najczęściej z jakichś takich, no może patologicznych to nie, ale z takich trudnych rodzin, robili niebezpieczne rzeczy, na wiele rzeczy im rodzice pozwalali, a ja byłem raczej z takiej no, dobrej rodziny, że tak powiem, musiałem wcześniej wracać do domu i tak dalej. Musiałem bardzo się starać, żeby w tym środowisku znaleźć się na równych prawach z innymi. Później, kiedy poszedłem na studia, to z kolei no, byłem tym chłopakiem z tej ławki i czułem się kompletnie jakby no, pod każdym względem gdzieś tam mniej inteligentny, mniej interesujący niż wszyscy ludzie, których poznawałem na studiach. A teraz mam sobie taki trzeci etap w tym swoim życiu i piszę książki i czuję, że to do mnie bardzo nie pasuje, bo jakoś nigdy w życiu nie wskazywało na to, że ja mógłbym napisać książkę. I mimo, że tak naprawdę robię to już no, od paru ładnych lat, to się wciąż nie potrafię w tej roli odnaleźć i wciąż nie potrafię się do tej roli przyzwyczaić. To chyba się nazywa wewnętrzny krytyk tam chyba. Dosyć odważnie u pana harcuje, co? Być może tak. Wydaje mi się, że takie cechy, które pozornie mogą się nam wydawać jako pozytywne, czyli nie wiem, taka pracowitość, sumienność, punktualność i tak dalej, u mnie raczej wynikają właśnie z tego wewnętrznego niepokoju, z tego, że ja się zawsze bałem, że nie wiem, że mnie ludzie nie będą lubić czy akceptować i myślę, że ten, tak jak pan nazwał, ten mój wewnętrzny krytyk gdzieś tam no, mocno działa i mocno trzyma te stery gdzieś w środku mnie. Jasne, rozumiem. Czy w związku z tym pisanie książek jest dla pana jakąś formą autoterapii? Też się nad tym zastanawiałem, ale nie wiem, wie pan, jakby wyglądało moje życie wewnętrzne, gdybym ja tych książek nie pisał, więc trudno jest mi tak porównać. Natomiast ja na szczęście te książki piszę w zupełnym oderwaniu od tego, co się wokół nich dzieje, więc nie mam takiego poczucia, że nie wiem, że ktoś na książki czeka, czy że jest jakaś presja związana z tymi książkami. I ja właściwie na co dzień w ogóle nie myślę o tym, że ktoś
te moje książki czyta, czy że one są, nie wiem, mniej lub bardziej popularne. Praktycznie nie dopuszczam do siebie takich tych myśli o tych wszystkich pozytywnych bardzo rzeczach, które się wokół tych moich książek dzieją, więc nie wiem, czy to jest jakaś autoterapia. Ja po prostu lubię to robić, daje mi to satysfakcję i powiem panu szczerze, że mi daje satysfakcję jakby pisanie książki i to, że ja wieczorem sobie zamknę laptopa i mam poczucie, że napisałem coś ładnego, a nie to, co się później wokół tej książki dzieje, czyli ten cały jakiś szum i te różne takie przyjemne, teoretyczne rzeczy, które mnie w związku z tą literaturą spotykają. Ale spotyka się pan z czytelnikami, czytelniczkami? Czyta pan recenzje na temat swoich książek? Recenzji nie czytam już od kilku lat. Tak sobie postanowiłem, że chciałbym żyć w takim świecie, w którym jakby no, będę trochę na bezludnej wyspie. Też muszę panu powiedzieć, że tak jak na przykład, nie wiem, mam Facebooka czy Instagram, to ja nie mam żadnej rzeczy polubionej w związku z jakąś tam współczesną literaturą, nie wiem, polską czy jakąkolwiek. Nie śledzę ani jednego pisarza, ani jednej pisarki, ani żadnego magazynu, ani nic takiego. Więc nie wiem, co się dzieje. Natomiast z czytelnikami się spotykam na spotkaniach autorskich i to jest właściwie jedyne miejsce, z którego ja biorę, powiedzmy, jakieś takie te opinie z zewnątrz. Znaczy, no tam po prostu ktoś jak podchodzi po autograf, to najczęściej coś mi powie przy okazji tej książki, więc to jest mój jakby jedyny kontakt z tą drugą stroną. Rozumiem, że nie interesuje się pan życiem swojej książki po jej opublikowaniu, ale czy interesuje się pan rzeczywistością wokół siebie, bo jednak podejmowanie takiego tematu w literaturze, jak niepełnosprawność, ma jakiś też wymiar społeczny i polityczny. Bo osoby z niepełnosprawnością są niewidoczne w przestrzeni publicznej, są niewidoczne w mainstreamowych mediach, są niewidoczne w literaturze, w filmie, w teatrze bardzo, bardzo rzadko. Widziałem w życiu dwa spektakle, w którym w jednym występowały osoby z niepełnosprawnością, a drugi aktor zdrowy odgrywał postać, która była sparaliżowana. W filmie, no też sobie nie przypominam, czy w polskim kinie były takie filmy, jeżeli były, to na pewno słuchacze i słuchaczki zwrócą nam na to uwagę. Czy zatem wprowadzenie do literatury bohaterów z niepełnosprawnością jest w jakimś sensie gestem politycznym według pana? Ja przyznam szczerze, że tak naprawdę czy w tej książce niepełnosprawność i balet, czy we wcześniejszej książce, nie wiem, misja wojenna w Afganistanie, czy w jeszcze wcześniejszych jakieś tam inne tematy, które podejmuję, to nie jest tak, że ja chcę pisać książkę o ludziach niepełnosprawnych, czy o żołnierzach z Afganistanu. To są raczej te tła, które mi pozwalają na opowiedzenie historii jakiegoś pojedynczego człowieka. Ja nie mam śmiałości, nie wiem, wypowiadać jakichś takich większych praw na temat tych wszystkich rzeczy, o których my tu teraz mówimy. Ja mogę tylko postarać się opowiedzieć historię jednego bohatera czy jednej bohaterki, która w tym świecie się znajduje, więc ja oczywiście staram się jak najbardziej rzetelnie przygotowywać do tych wszystkich opisywanych przeze mnie światów, które są czasami dla mnie obce podczas gdzieś tam początkowego myślenia o książce. Tutaj w przypadku tej Nastki akurat było o tyle szczególnie, że ja po prostu kiedy odszedłem z banku 9 lat temu i zająłem się tylko i wyłącznie pisaniem, to postanowiłem sobie, żeby robił coś takiego fajnego dla innych ludzi i po prostu w domu opieki społecznej opiekowałem się małżeństwem. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna cierpieli na porażenie mózgowe i ja po prostu raz w tygodniu się nimi zajmowałem, pomagałem im jakby w tym, w czym tej pomocy wymagali. Więc jakby ja dobrze znałem ten świat tych ludzi i to, jak bardzo ich obraz w naszych głowach różni się od tego, jak oni są naprawdę, bo my często mamy jakby taką tendencję do pozbawiania ich pełnej palety, nie wiem, cech charakteru czy uczuć, a oni najczęściej posiadają pełne wachlarze tych wszystkich myśli, namiętności, uczuć i nadziei, które posiada człowiek zdrowy. Wydawczyni podcastu zwróciła mi uwagę, że był taki jeden głośny film z Dawidem Ogrodnikiem, Chce się żyć, w którym główną postacią właśnie był chłopak z porażeniem mózgowym, prawda? Tak, tak, jak właśnie pan mówił o tych filmach, to mi się ten film przypomniał, ale też ja nie jestem ani jakby specjalistą w jakichś tam sprawach filmowych, ani się tym tak interesuję, nie wiem, być może jeszcze jakieś inne były, ja ten rzeczywiście kojarzę. Jest taka teraz tendencja w mówieniu o kulturze, czy w ogóle w krytyce kultury, związana z tożsamościami i reprezentacją ich w literaturze, w teatrze, w filmie, czy w sztukach wizualnych. Ciągle pojawiają się takie dyskusje, czy osoba, która nie jest przedstawicielem lub przedstawicielką danej mniejszości, może się wypowiadać w imieniu tej mniejszości. Takie zarzuty również pojawiają się już w pierwszych recenzjach na temat pańskiej książki, to znaczy, czy w 2021 roku, po tym właśnie fali związanej z tymi narracjami tożsamościowymi, o których mówię, mężczyzna zdrowy może
opowiadać w książce o 20-letniej dziewczynie z doświadczeniem niepełnosprawności? Znaczy, no z mojej perspektywy, jeżeli ten zdrowy mężczyzna bardzo rzetelnie i bardzo uczciwie się do tego przygotował, to dlaczego nie? No bo jeżeli mielibyśmy mieć sytuację odwrotną, to co o kobiecie w ciąży mogą pisać tylko kobiety w ciąży, jakby wtedy mężczyzna nie może pisać o kobiecie, a jakby pójdziemy dalej tym tropem, to młody mężczyzna nie może pisać o starym mężczyźnie, 39-letni mężczyzna nie może pisać o 37-letnim mężczyźnie. Doszlibyśmy do takiego paradoksu, że można pisać tylko nie fikcję, jeżeli sobie będziemy sztucznie wyznaczać te granice. Wydaje mi się, że szczerość, rzetelność, uczciwość, jakby taka no, duża czułość w podejściu do danych bohaterów, to jest jedyne kryterium, a nie to, że osoba pisząca teoretycznie ma do tego bohatera dalej niż bliżej, bo to by było jakieś no, takie bardzo sztuczne podejście do literatury, jeżeli byśmy postawili jakąś granicę, że do jakiej postaci można jeszcze się pochylić, a do jakiej nie. Jasne, tylko że w tej polityce, czy w takiej wrażliwości związanej z tożsamością, bardzo ważna jednak jest ta reprezentacja. To znaczy, jeżeli przez 150 lat w historii literatury nie pojawiały się osoby z mniejszości seksualnych, no to teraz warto, żeby się pojawiły, żeby one miały głos, żeby o nich opowiadać, o ich życiu, doświadczeniu i problemach. Jeżeli bardzo mało jest literatury, która porusza wątki osób z niepełnosprawnością, no to dobrze, żeby tacy bohaterowie, takie bohaterki się pojawiały na kartach literatury. Olga Wróbel w magazynie Książki w najnowszym wydaniu zrecenzowała pańską książkę. Jest to recenzja raczej nieprzychylna, mówiąc delikatnie. Ona pisze tam, że zacytuję taki dłuższy fragment i bardzo by mi zależało, żeby pan się odniósł do tych zarzutów. Święto Ognia to baśń, nie jestem jednak pewna, czy osoba z niepełnosprawnością jest odpowiednią bohaterką takiej baśni. Mam wrażenie, że Małecki zgrabnie omija wszystkie bardziej przyziemne ciężary egzystencji Anastazji. Bo co z kwestiami toaletowymi, co z menstruacją, co w końcu z seksualnością? Jeśli Anastazja jest w pełni sprawna umysłowo, dlaczego kocha się widzianym przez okno chłopaku jako 9-letnia dziewczynka? Dlaczego jej frustracja z powodu zamknięcia w domu rozwiewa się po wypiciu kubka gorącej czekolady? Po co autor wyposaża ją w magiczny niemalże wgląd w życie ojca i siostry, mający rekompensować brak własnego odpowiedzialnego życia? Wie pan, ja jestem jakby pewnie ostatnią osobą, która by chciała w ogóle dyskutować z jakąkolwiek recenzją swojej książki, bo jeżeli tej pani, o której pan wspomniał, ta książka się nie podobała, to ona ma rację, to ona jej się nie podobała. Natomiast ja wspomniałem o wszystkich tych trzech rzeczach, które ona wymieniła. W książce jest mowa o sprawach toaletowych, jest mowa o menstruacji, jest mowa o seksualności. Ja tę książkę konsultowałem z kobietą, która się zawodowo przez 8 godzin dziennie zajmuje tylko takimi dziećmi. I jakby to jest wszystko absolutnie prawdziwe w tej książce, więc nie wiem, czy ta pani tę książkę czytała jakoś mniej lub bardziej uważnie, ale wszystkie te rzeczy, o których ona mówiła, tam się znajdują. A jeżeli chodzi o to, że proces zakochania jest bardziej odpowiada młodszej bohaterce, no to to jest też celowe, bo ponieważ ten kontakt ze światem tej osoby niepełnosprawnej jest trochę bardziej ograniczony, to ona mimo, że jest zdrowa, często jest gdzieś tam na takim poziomie emocjonalnym kilka lat czy nawet więcej wstecz, tylko dlatego, że nie miała okazji jakby przeżyć pewnych rzeczy. Ale tak jak mówię, no jeżeli komuś, tej pani recenzentce ta książka, nie wiem, wydała się w jakiś sposób nieudana, no to ja nie mam prawa z tym dyskutować, to jest jej racja. Jeżeli komuś książka się wydaje wspaniała, to ma rację, a jeżeli komuś się wydaje nieudana, to też ma rację. No tutaj trudno mi w ogóle jakoś odpowiadać na to. Jedną bohaterką tej książki jest Łucja, starsza siostra Nastki, która jest baletnicą dyscyplinującą bardzo wytrwale swoje ciało. Przez kilkanaście lat uczęszcza na zajęcia baletu, staje się baletnicą w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Dlaczego zależało panu na tym, żeby opisać te drakońskie techniki, które są obecne w tej szkole? Ale tam były jakieś drakońskie techniki? No wie pan, ćwiczenie jednak od 5 rano do 22 w domu, a potem w szkole, rozciąganie swojego ciała, taką, no jednak nie nazwałbym tego taką przyjemną przejażdżką po życiu. Ale to jest tylko wybór tej dziewczyny, bo w Polskim Balecie Narodowym zajęcia trwają od godziny 8 lub 9 do 14, później czasami popołudniowe są, więc tam nie ma żadnych drakońskich metod. Jeżeli ta moja bohaterka
jakby się dużo bardziej zbliżała do jakiejś granicy swojego ciała, to tylko właśnie ze sprawą własnych decyzji i aspiracji. Ona po prostu w domu trenowała dlatego, że chciała, a nie dlatego, że ktoś ją do tego zmuszał. Ten polski balet narodowy jakby w ogóle nie odpowiada stereotypom, jakie my mamy w głowach związanych z baletnicą, z jakimiś krwającymi stopami i tak dalej. To wszystko jest jakby... Z tym wszystkim balet sobie już dawno poradził i zaskakująco normalne jest życie współczesnej topowej baletnicy w Polsce, bo ja jej poznałem też bardzo dokładnie, bo wszedłem do tego świata, rozmawiałem z tymi baletnicami, one mi wszystko pokazywały, wszystko mówiły, byłem na wszystkich tam próbach generalnych i tak dalej, więc ta moja bohaterka tak naprawdę poświęca siebie czy trochę swoje ciało, bo chce tej akceptacji od swojego taty i chciałaby, żeby jej tata powrócił jej zdjęcie nad swoim biurkiem. I to jest tylko jej decyzja. Jakby sam balet nie wymaga od baletnicy żadnego drakońskiego wysiłku. Znamy jednak z ostatnich lat reportaże ze szkół tanecznych, które jednak mówią o innej rzeczywistości. Być może trafił pan na takie baletnice czy uczennice tych szkół, które mają dobre doświadczenia, ale nie możemy zaprzeczyć, że również w przeszłości zdarzały się tam jednak dosyć mocno przemocowe sytuacje. Ona jest ambitna, poświęca bardzo dużo swojego czasu, swoje prywatne życie, żeby osiągnąć perfekcję w tym, co robi. Tak jak pan powiedział, ona to robi po to, żeby zwrócić uwagę swojego ojca. A jaką ma relację ze swoją siostrą? Relacja tych sióstr w ogóle była tak naprawdę na początku samej tej książki, bo moja żona, która interesuje się górami gdzieś tam i wspina się w górach wysokich, podesłała mi kiedyś artykuł o niepełnosprawnej dziewczynce, która została tam przez jakąś grupę wolontariuszy wniesiona na jakiś szczyt w Tatrach, bo o tym marzyła. I z tego tekstu wynikało, że jedyną osobą na świecie, która rozumie, co mówi ta dziewczynka, jest jej siostra. Nikt inny na świecie nie rozumiał, co ona mówi, tylko ta jedna dziewczyna i to mi się wydawało takie zarówno przerażające, jak i fascynujące i od tego w mojej głowie ta relacja pomiędzy tymi siostrami wzięła. Więc chciałem, żeby łączyło ich coś niezwykłego, ale żeby też jakby nie przysłaniało innych uczuć, które mogą się pomiędzy siostrami pojawić, więc czasami ta łódź jest na nią zła, często zazdrości nas tego pogodnego podejścia do życia, więc chciałem, żeby po prostu to, co ich łączy, było takie zwyczajno niezwykłe. No i faktycznie jest tak, że Łucja jako jedyna rozumie to, co mówi Nastka. Mhm. Na kartach tej powieści. Jest również ojciec, który samotnie wychowuje swoje dwie córki. Nie będziemy zdradzać, dlaczego jest sam, bo dochodzenie samemu do tych faktów z przeszłości jest jakby częścią czytania Święta Ognia. Ale ja miałem takie wrażenie, czytając akurat te fragmenty, w których ojciec musi opiekować się swoją niepełnosprawną córką, musi również zadbać o uwagę swojej starszej córki, musi dosyć dużo pracować, żeby mieć pieniądze na rehabilitanta, potem sam zaczyna rehabilitować codziennie swoją córkę. Nie ma życia innego niż to związane ze swoją córką, że wielkim nieobecnym tej opowieści jest państwo. Są instytucje pomocowe, które mogłyby być obecne w ich życiu. Pan nie przeprowadza takiej krytyki w tej książce, tam jakby pojawia się tylko taki jeden wątek związany z bardzo drogimi usługami rehabilitacyjnymi, ale czy myślał pan o tym? O tych wątkach, o których wspominam? Jednak w ostatnich latach odbyły się bardzo głośne protesty rodzin, osób z niepełnosprawnościami, które domagały się nie tylko większych nakładów finansowych, większych zasiłków, ale też jednak zbudowania jakichś instytucji pomocowych, które mogłyby, mówiąc najprościej, ulżyć im w codzienności. To znaczy, wie pan co, jak konsultowałem tą książkę właśnie specjalistą, która się zajmuje takimi dziećmi, to ona mi właściwie główne jej uwagi dotyczyły tego, że to powinno być pokazane bardzo strasznie, bardzo ponuro i bardzo smutno. Więc jakby oczywiście miałem taką świadomość i wiem, jak wygląda też ta rzeczywistość. Natomiast też, tak jak zaznaczyłem wcześniej, ja absolutnie nie mam na celu ani krytykowanie czegokolwiek, ani chwalenie czegokolwiek, ani odnoszenie się do jakichś spraw politycznych. Ja po prostu chcę opowiedzieć piękną historię o dziewczynce, jej siostrze i jej ojcu.
i jak najbardziej wiarygodnie oddać te światy, w których one się poruszają, i ojciec również. Więc jakby ja celowo pomijam jakieś takie rzeczy, o których pan wspomniał. Tak samo jak w poprzednich książkach, nie wiem, nie interesowało mnie, czy wojna, czy PRL i tak dalej. Opisywałem to jako rzeczywistość, w której funkcjonują moi bohaterowie, ale mnie interesują moi bohaterowie, a nie te wszystkie wielkie rzeczy wokół. I uważa pan, że można być wiarygodnym, omijając te wszystkie konteksty społeczne, ekonomiczne i polityczne? Ale ja nie omijałem tych kontekstów. To znaczy, jeżeli ja opisuję rzeczywistość z perspektywy 20-letniej dziewczynki, no to przecież ona nie musi mówić, że państwo mi nie pomaga, czy coś takiego. Ona po prostu chce się napić ciepłego kakao i chce, żeby przytulił ojciec. To ja mówię w narracji pierwszoosobowej i książka jest opowiadana przez tą dziewczynkę, a nie przez jakiegoś wszechwiedzącego narratora, który ma jakieś poglądy polityczne. Proszę powiedzieć, skąd tytuł się wziął? Tak naprawdę ten tytuł przyszedł mi do głowy, kiedy szukałem w ogóle tytułu dla przedstawienia, w którym ma wziąć udział baletnica. Przeczytałem tytuły wszystkich baletów, które były w Polsce tam, no nie wiem, już od bardzo dawna, i ten tytuł Święto Ognia kojarzył mi się z pewnymi rzeczami, które wydarzają, i pasował mi w ogóle jakby do całej tej opowieści, i dopiero później pomyślałem, że jakby ten zbitek tych słów jest na tyle ładny i na tyle ładnie opowiada, wydaje mi się, pewne rzeczy, które się z książką wiążą, że zostawiłem to również jako tytuł książki. A nad czym pan teraz pracuje? Zradzi pan? Czy na przykład ma pan wakacje, które będą trwały 3 lata? Nie, no ja wakacji jakby 3-letnich nie mam, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie jak ktoś prześledzi historię moich publikacji, to może komuś się wydawać, że ja się staram publikować dosyć regularnie książki, ale absolutnie tak nie jest. Ja nigdy nie mam żadnej umowy podpisanej z wydawcą, ja nie mam żadnej rzeczy z zewnątrz, która mnie może jakby skłonić do tego, żeby opublikować książkę. I tak samo teraz, mimo że nad czymś pracuję, to wolę o tym nie rozmawiać, bo tak często zdarzało mi się książki wyrzucać do kosza, czy bardzo dużą część tekstu w ogóle usuwać, rezygnować z niej, że na tym etapie, na którym jestem teraz, wolę po prostu publicznie w ogóle nie wspominać o książce, bo jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu z jakichś względów nie będę zadowolony i ją porzucę. Także nad czymś tam sobie pracuję, ale wolałbym jeszcze to pozostawić w tajemnicy. A jak pan podchodzi do tej przygody z filmem, którą pan rozpoczyna? Znaczy nie wiem, czy pan sam rozpoczyna, czy pan będzie adaptował swoje powieści i pisał scenariusze do tych dwóch filmów, które są zapowiadane. No ale jak pan się w tym odnajduje? No szczerze mówiąc, to się nie odnajduję, bo ja się za bardzo w ogóle na tym nie znam. Ja o to absolutnie nie zabiegałem, ani nie starałem się. Po prostu jeden czy drugi producent gdzieś przypadkiem trafi na moje książki i... No ale tak bardzo przypadkiem, że prawa do ekranizacji Święta Ognia zostały wykupione, zanim one zostały wydane, więc taka opowieść, dosyć imponująca. No bo wie pan, co to było tak, że ten producent, pan Dzięcioł z firmy Opus Film, odezwał się do mojego wydawcy z pytaniem, czy moje książki są już gdzieś posprzedawane, czy te prawa są do nich wolne. I oni go przekierowali do mnie. On do mnie zadzwonił i interesował się Saturninem i Horyzontem, ale przy okazji podczas tej rozmowy zapytał, co ja teraz piszę. I opowiadałem mu o tym Święcie Ognia i on powiedział, że jak tylko skończę tą książkę, to mam mu wysłać, więc wysłałem mu tego samego dnia, którego skończyłem, i on tam następnego dnia do mnie zadzwonił i powiedział, że chce kupić prawa do tej książki, więc to się tak złożyło jakby dlatego, że on do mnie zadzwonił. Ja przyznam szczerze, że rzeczywiście te dwa filmy niby powstają i jakby ja tam no mam w miarę na bieżąco te informacje od tych reżyserów czy producentów, ale to zupełnie jest nie mój świat i ja się oczywiście będę bardzo cieszył, jeżeli powstanie któryś z tych filmów, ale jeżeli nie powstanie, to też jest to dla mnie w porządku. Dla mnie jest ważna literatura i dla mnie są ważne książki, a te filmy byłyby pewnie takim miłym dodatkiem, przy czym ja też mam taką świadomość, że film jest zupełnie czymś osobnym i ja wcale nawet nie nalegałbym na to, żeby te filmy były jakimś wiernym odwzorowaniem książki. Film jest filmem, a książka jest książką i mi zależy w życiu na tych książkach. Czekamy na zdjęcia z czerwonego dywanu. No ja też czekam, ale raczej się nie wybieram. To był Jakub Małecki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. A ja nazywam się Arek Gruszczyński. Bardzo było mi miło prowadzić tę rozmowę. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest dystrybutor komedii akcji Najmro. Kocha, kradnie, szanuje. W kinach już od 17 września.